chcecie ze mną spędzić dzień, muszę się po cichutku ogarnąć, bo mój chłopak jeszcze śpi i podjechać do sklepu, bo nie ma nic do zjedzenia. I w ogóle zrobiło się zimno na dworze, a było tak ładnie. Spędzimy dzisiaj cały dzień w domu, oprócz teraz. Więc outfit mega wygodny. Moja ulubiona bluzka, o którą jest milion zawsze pytania, ona jest ze Skims. Muszę coś sobie tam zamówić nowego. Prawda jest taka, że od kiedy mam te rzeczy, to nie chcę się nosić żadnych innych topów i dosłownie cały czas je piorę i cały czas je noszę. No i to jest taki mój ulubiony comfy look. Mam teraz za zadanie wykorzystać wszystkie kosmetyki, które już się tak trochę kończą, zanim otworzę coś nowego. I chcę wyprzykać te wszystkie zapachy, bo jeśli chodzi o na przykład o perfumy, to ja celowo zostawiałam trochę tych perfum, żeby się nie kończyły, bo bardzo kocham perfumy i chciałam mieć, wiecie, kolekcję. Ale już mi przeszło. Z mgiełkami tak nie miałam, ale akurat ta mgiełka też się kończy, więc po prostu staram się wszystko już wypsikać. Nałożę tylko SPF. Bez zmian, mój ulubiony. Tylko SPF, bo zaburzyłam sobie trochę barierę. Lecimy. Dzień rano, tak naprawdę jem owsiankę i też mam ochotę na taką po prostu pyszną owsiankę, tylko nic do niej nie mam. Mam tylko płatki owsiane. Kefir, ostatnio piję cały czas kefir. Może coś do picia. Zobaczymy, co będzie. Dobra, zaszalałam. Zawsze w szkole są takie bardzo fajne rzeczy, zdrowe, typu właśnie jakaś pasta z migdałów do owsianki i w ogóle mega fajne rzeczy. W ogóle zdrowa kaloria, ma fajne batoniki, ale od kiedy się dowiedziałam, że nie mogę jeść orzeszków arachidowych, czyli orzeszków ziemnych, no to nie jadłam takich rzeczy, ale mamy tutaj wreszcie jakieś orzeszki z nerkowca z jabłkami i cynamonem. Jedziemy do domku, jestem strasznie głodna. Dzisiaj będę mieć taki spokojny dzień, jeszcze jest właśnie deszczowy, taki szaro-bury, więc zrobię sobie tak, zromantyzuję to trochę, zrobię sobie taki cozy dzień w domu. W ogóle kupiłam teraz deskę do krojenia, bo mieliśmy tylko jedną tak naprawdę i doprowadzałam to do szału. Na jakimś evencie piłam matcha i ona miała na górze jakby suszone maliny czy coś takiego, ale nie było malin, to są truskawki. Spróbuję, bo było to mega dobre. Spróbuję melona ogarnąć, jak zrobić, bo tęsknię za melonem. Herbatki. No i batoniki. I to bardzo lubię. Herbatniki. Przyszedł jeszcze kurier. Zamówiłam sobie z Zalando coś pod oczy. Mam straszne ostatnio cienie pod oczami i to, co w ogóle widziałam ostatnio w lustrze, jak się obudziłam, to masakra, nie wiem, co to było, przez cały dzień miałam i byłam jednocześnie napuchnięta, ale te oczy były tak, no, girl. Chciałam czegoś mocniejszego pod oko, zamówiłam sobie pierwszy raz coś z tej marki koreańskiej, ona jest bardzo taka viralowa, Beauty of Johnson? Nieważne. Jest to krem pod oczy z retinalem. Znaczy serum pod oczy z retinalem. I właśnie nie lubię testować kremów pod oczy, bo rzadko kiedy dobrze mi się nie rolują i dobrze wyglądają pod makijażem. Ale właśnie to jest serum. Dlatego mnie zaciekawiło. Dużo osób poleca. Odmładzające serum pod oczy z żeńszeniem i retinalem. Takie leciutkie, fajne. I zobaczymy. Myślałam, czemu ta sypialnia jest taka mała, czy mi to odpowiada, ale szczerze, przynajmniej tutaj nie ma syfu. Jest tylko łóżko, that's it, szafka nocna, nie ma czego sprzątać. Kupiłam ostatnio z Rituals taki mgiełkę do poduszek i ciała. Mam ją tydzień, ponad troszeczkę i prawie całą ją wypsikałam. Pachnie przepięknie i jest to super taki dodatek, ale akurat psikają cały czas i jakoś nie czuję, jak się kłada do łóżka. Wiecie, o co chodzi? No, podoba mi się zamysł tego, ale muszę kupić jakiś inny produkt, jeśli masz coś do polecenia. No, ale to jest piękny zapach, tylko nie wiem, ja go w ogóle nie czuję. Patrzcie, no bo psikałam ponad połowę buteleczki co tydzień. Psikam zawsze rano i jeszcze właśnie przytłużam się.
jest mega ciężko zmieszać takie masło. To jest moje biuro, że tak powiem. Kocham ten stół i krzesła. Siedzę tutaj cały czas. Właśnie dzisiaj będzie też dużo takich biurowych rzeczy do ogarnięcia. Mam świeczuszkę. I otwieramy kalendarz. A kalendarz jest pusty. Bardzo chciałam sobie odpocząć ten weekend i nic nie zapisywałam, tylko wszystko tak zbierałam w głowie i teraz muszę to po prostu wylać. Najpierw najważniejsze rzeczy, co muszę dzisiaj zrobić. Na pewno muszę ogarnąć księgowość, zapłacić rachunki, plus ogarnąć swoje finanse. Zawsze sobie rozpisuję wszystkie swoje wydatki i zbieram to właśnie też na kategorie, żeby po prostu no, widzieć też, na co wydaję pieniądze i ewentualnie trochę przystępować z czymś. No i po prostu widzieć, po prostu mieć nad wszystkim kontrolę, bo ja muszę mieć nad wszystkim kontrolę. Scenariusz, którą jutro musimy nagrać z Zuzią. Jutro Zuzia przyjeżdża, właśnie dała mi znać, o której jedzie. I ona zawsze jest o jakiejś 10:00. Musimy nagrać film na YouTube'a. I napisała mi, że jedzie o 18:58. Jeszcze mam jedną rolkę z wakacji, czajcie. Muszę jeszcze ją wrzucić. I zaczęłam nagrywać teraz taki film włosowy. 4 dni moich włosów. Prawdopodobnie już to widzieliście, jak to oglądacie. Jutro będzie ten 4. dzień i dzisiaj nic nie dodam TikToka. Jutro, jak będę z Zuzią, to też pewnie nic nie dodam na TikToka, bo będziemy się zajmować innymi rzeczami. Więc wrzuciłam to jutro, bo jutro będzie ten 4. dzień, ale jutro nie będę miała czasu tego zmontować, więc zmontuję sobie dzisiaj to 3/4 i jutro po prostu dorzucę ten ostatni fragment, czyli też zmontować. W czwartek o godzinie 12:00 będę musiała wyjść z domu, więc myślę, że od tej 12:00 mogłam zacząć nagrywać vloga, car vloga na TikToka. Aha, ale w czwartek jest publikacja tego filmu. Ale nie wrzucę go w czwartek, bo w czwartek będzie ten vlog na YouTubie, więc wrzucę tego vloga w piątek. Spoko, bo będę mogła sobie zmontować tak na spokojnie go. Przed tym vlogiem, żeby coś było na tego TikToka w ten dzień, mogę nagrać Szykujemy się. W piątek, to bardzo ciekawe, chciałabym jechać na imprezę Besties, więc muszę sprawdzić pociąg, żeby tam jechać, ale w środę jest jakiś event i można tam przyjść od 11:00 do 15:00. Muszę się zastanowić, sprawdzić pociągi. Muszę kiedyś zmontować tego vloga. W czwartek nie będziemy w domu, więc muszę go zmontować w środę. A jak nagramy tą reklamę we wtorek, to będę musiała też ją zmontować. Pisała do mnie moja fryzjerka, która kiedyś mi robiła włosy, czy nie chciałabym w czwartek na 8:30 przyjść na zabieg pielęgnacyjny włosów. Jako modelka na szkoleniu, czy coś takiego. Brzmi fajnie, tylko muszę do niej napisać, ile to będzie trwało. W piątek, jeśli bym jechała na tą imprezę, to mogę nagrać też Pakujemy się. Szykujemy się oczywiście. Wybrać jakiś fajny ficik, jakiś fajny make-up. Generalnie na środę mam tylko montaż, więc mogłabym jechać na ten event, bo mogłabym montować w pociągu. Ja bardzo lubię jeździć pociągiem, dlatego że to jest taki teleport. Bo równie dobrze mogłabym siedzieć tutaj i po prostu tutaj siedzi montować, ja mogę sobie robić to w pociągu, wysiąść z tego pociągu, skoczyć na event i wrócić. Jeszcze nie kupuję biletów, nie jest to pewne. Ten zabieg odpada, ale za to o 8:30 jest na siłowni Pilates. W piątek rano, zapomniałabym, mam francuski. Nie kupuję na razie biletów na pociągi, bo to wszystko jest takie jeszcze... ale wydaje mi się, że plan jest niezły. Mam ochotę na matcha. No dobra, więc robię swoją matchę w ekspresie, jest to super wygodne. Moje ulubione do matchy to to. Nie mam jeszcze mikrofali, więc muszę tak odgrzewać mleczko. Cyk. Taka mała rzecz, a byłam tym tak zachwycona. Wygląda pięknie.
To jest fajny dodatek, bo jak sobie pijesz, to czasami ci wpadnie taka truskaweczka. Jest fajna taka kwaśna. Na pewno jest to lepsze niż ta matcha ze Starbucksa z tą pianką różową. Biorę się za rzeczy finansowe, muszę wysłać wszystko księgowe. Będę tutaj przez najbliższe godziny. Zawsze jak już wszystko zaplanuję, to coś... Patrzcie, co się stało. Ten cały olejek w ogóle z Fenty mi się... Patrzcie, jaki jest brzydki. Ale jest super, tylko po prostu nie dam rady chyba w tym upale na wakacjach. Wracając, zawsze jak sobie wszystko zaplanuję, to coś się musi spieprzyć. I nie będę miała produktów do nagrania reklamy jutro. A nie mogę tego nagrać sama. Oni dopiero jutro to wysyłają. Więc potrzebuję Zuzi do nagrania tego. Więc musimy przełożyć i spotkać się z Zuzią w poniedziałek. Więc muszę wszystko poprzesuwać i ogólnie wszystko się tutaj już spieprzyło. Jak zawsze. Ale tak to bywa czasami po prostu. Cały, ale to calutki plan, który zaplanowaliśmy, niestety się pozmieniał, ale przynajmniej wiecie, o co chodzi, wiecie, jak to wygląda. Ale musiałam wszystko poprzesuwać, bo się po prostu zaczęło tyle dziać. Zawsze się zastanawiam, co ja robiłam cały dzień, bo tak naprawdę nie wrzuciłam dzisiaj żadnego filmu i nie nagrywałam dzisiaj też żadnej reklamy i nagle cały dzień po prostu zlatuje. Ale załatwiłam sprawy księgowe i wszystko rozpisałam, teraz już wszystko jest spoko zaplanowane. W międzyczasie wyskoczyły jeszcze jakieś rzeczy, że po prostu tutaj ktoś do mnie zadzwonił, tu ogarniam maila i tak dalej, więc tak to wygląda. Już mamy godzinę 17. Mam jeszcze jeden film do zmontowania, ale zgłodniałam, więc może zrobię jakieś właśnie jedzonko. Dobra. Właśnie jak już jestem w domu, to staram się coś robić do jedzenia. Czy po prostu nie biegam cały dzień bez przerwy. No to staram się coś sobie ugotować i w weekendy, jeśli jestem właśnie na miejscu. No ale no nie będę kłamać, no bardzo często coś zamawiamy. Często też podjeżdżam po coś do jedzenia. Zawsze już się dania w domu przynajmniej. I staram się właśnie już wtedy zamówić jakąś sałatkę, jakąś zupkę, żeby to też nie był fast food. Teraz jak już mamy trochę takie dłuższe dni, to bardziej się chce. Zimą to było cięższe na pewno. I mamy objawek. No i oglądam w ogóle teraz Seks w Wielkim Mieście. Mega, mega mi się podoba, bardzo się wkręciłam. Zawsze jak coś zjem, to potrzebuję potem zjeść coś słodkiego. Były bardzo dobre. Musiałam zjeść całe opakowanie oczywiście. Bardzo z tym walczę i walczę z tym już mega długo. Mega długo. W ogóle wyszło słońce. Nice. Tak naprawdę pierwszy raz, to są pierwsze razy, kiedy widzę tutaj słońce, bo jesteśmy od strony zachodniej, więc w ciągu dnia no, nie ma tego słońca i jest w ogóle dość ciemno tutaj. Rano nie ma tego słoneczka, w ciągu dnia nie ma tego słoneczka, ale teraz, jak już jest dłuższy dzień, to wieczorami tutaj wpada to słoneczko i jest magicznie, no. Te wszystkie kolorki tutaj właśnie tak fajnie wyglądają, ale przerwałam trochę swoją serię mieszkaniową od kiedy się wprowadziłam, bo jak już zaczęliśmy tutaj mieszkać, no to tak... Już mi się odechciało coś zmieniać i tak naprawdę tak jak jest, to tak jest. Nie wiem, czy w sumie nawet na TikToku pokazywałam tą szafkę nocną, bo moim zdaniem nie pasuje za bardzo do tego łóżka, albo szafka, albo łóżko, ale już nie miałam siły nawet tego zmieniać, ani myśleć jakoś inaczej. I tak samo miałam zmienić kanapę, ale jakoś tak odeszło to po prostu na drugi plan, więc nie robiłam takiego oprowadzania po mieszkaniu jeszcze oficjalnego. W sumie najważniejsza rzecz to kanapa, ale nie mam trochę głowy teraz, żeby jej szukać. Najbardziej to mi się podoba ten telewizor na kółkach. W sumie nie wiem, czy jego też pokazywałam nawet na TikToku, może muszę nagrać jeszcze TikToka właśnie z tym, bo można sobie przesunąć tutaj do sypialni i sobie oglądać z łóżka i można właśnie przesunąć do kanapy i tak jak teraz tam przy stole sobie siedzę i oglądam. Nawet jak sobie robię czasami jedzenie, to przesuwam tutaj do kuchni. Kurzają mnie te kable tutaj na dole. I generalnie szukałam tutaj jakiejś takiej małej szafeczki, żeby to zakryć i żeby te kable tak nie latały. Ale to też na razie jakoś tak zaszło na drugi plan. Dobra, muszę zmontować tą rolkę. Rzuciłam cudowną rolkę, pochillowałam chwilę z chłopem. Czas na kąpiel. Mam ochotę sobie zrobić właśnie taką ciepłą kąpiel. Jak kupowałam ten psik do poduszek, to kupiłam też płyn do kąpieli i kocham ten zapach. Jak mi się spodobało, że oprócz płynu do kąpieli kupiłam jeszcze olejek do kąpieli, balsam w piance, czyli że nakładamy szybko, zresztą pokażę wam, ale piękny zapach wiśniowy, no wiecie, że ja wszystko co wiśniowe,
To kocham. To jest już w sumie puste. Muszę to wyrzucić, ale peeling, płyn do kąpieli, to z Sol de Janeiro jeszcze wykańczam. To dostałam w ogóle od... Wow, to dostałam w ogóle od Zuzi ze starej mydlarni i właśnie do kąpieli zawsze sobie wsypuję i taka ta skóra jest potem nawilżona, cudowna. To jeden z moich ulubionych żeli do mycia twarzy. Taki bardziej właśnie oczyszczający. Nie używam go codziennie, bo no mam suchą skórę i wrażliwą, ale no z dwa razy w tygodniu zawsze nim myję, żeby tak doczyścić tą skórę. No i nieważne, czy miałam makijaż, czy nie, to podwójne oczyszczanie. Jak mam makijaż, to używam balsamu z Herboriana do oczyszczania teraz. Jak nie mam makijażu, to olejku i później albo tego żelu jako drugie, albo tego z kodeli zielonego. Teraz tak używam, bo wąkrotka azjatycka na moją skórę cudo. Staram się naprawdę długo masować. Bo tak jak mówią, powinno się chyba 2 minuty. Nie zawsze jest siła i czas, ale naprawdę staram się masować dobrze. Bardzo ważne, dodajemy wody. I teraz spłukujemy. Nie używam wacików od jakiegoś czasu, ale te serduszka z Glow super są delikatne właśnie dla buzi. Czasami sobie, jak mam jakiś mocniejszy makijaż, nimi pomagam. Teraz akurat nie miałam, ale tylko wam pokazuję. Właśnie sobie zmaczam i sobie delikatnie przecieram, bo są bardzo delikatne, nie to co waciki. Aczkolwiek to masełko super znowu makijaż, naprawdę nie potrzeba też tego. Ususzam ręczniczkiem, mam takie ich kilka i je piorę cały czas, ale też miałam takie ręczniczki bawełniane czy ręczniki papierowe po prostu, żeby mieć pewność, że jest clean. To jest w ogóle produkt, który mimo, że cały zużyłam i to jest moje drugie opakowanie, które już zużyłam, to wciąż czuję, że testuję. Ale jak byłam na wakacjach, to myślałam sobie, potrzebuję czegoś, co by mi jakby dało ten efekt antybakteryjnego psika, tylko że na twarzy. Dokładasz SPF, pot, w samolocie i na lotnisku czujesz się taki fuj. I przypomniało mi się o tym produkcie i że go kiedyś miałam i on właśnie działa w ten sposób, że jest właśnie takim psikiem antybakteryjnym do twarzy. Skończył mi się tutaj, już zamówiłam nową butelkę. To jest SOS Spray z Tower 28, niedostępny w Polsce, ale można zamówić na Shopaholic Dolls. Moim zdaniem warto przetestować. Ja jeszcze nie jestem pewna, czy to on mi tak pomógł teraz po tych wakacjach wrócić do normy, ale też dba o barierę skóry. I można właśnie w ciągu dnia się nim psikać, czy jak na przykład jesteśmy na siłowni, po siłowni i jeszcze nie myjemy twarzy i czujemy po prostu tą potrzebę. Powiem wam, że minął już miesiąc, ale musiałam przedłużyć okres testowania przez wakacje. Dlatego, że tam mi się przyciemniły trochę przebarwienia i w ogóle moja skóra się trochę tam pozapychała. Więc po prostu chciałam dać jeszcze takiego trochę ekstra czasu, żeby walka była wyrównana, że tak powiem. No, ale pianka mega fajna. No i zapach piękny. Pozostaje w całej łazience, no nie? Jak się użyje tego żelu do kąpieli, jeszcze tej pianki. Co to ten balsam? Jest strasznie denerwuje. Ogólnie bardzo lubię markę Yorkaya i mają wiele super rzeczy, ale ten balsam do ciała pozostawia takie białe smugi. I ja nienawidzę tego, bo ja chcę, żeby coś mi się szybko wchłonęło, a to patrzcie. Pozostawia te takie białe. I nie da się dosłownie tego rozsmarować, żeby to zeszło, nie? I ja nienawidzę się tak męczyć. Jest jeden sposób na to, jeśli już macie taki produkt, to nałożenie na to olejku. Tutaj mam olejek z Sol de Janeiro do ciała. Dobra, trochę tego pod oczy. I tylko ulubiony kremik, bo nie chcę już wkurzać swojej buzi. Czasami trzeba tak. Nałożę troszkę tego Midnight Recovery. Kilka kropli. Żeby i spać takim glowy. Użyję sobie odżywki do brwi. Zapominam o niej, wcale jej nie używam. I mam regenerujące serum do dłoni i paznokci. Też jestem w erze swoich naturalnych paznokci, także zobaczymy, czy uda mi się je troszeczkę zapuścić. Bez żelu, przedłużania. Ile to spać? Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście dzień. Dajcie znać, czy chcecie takich więcej i dobranoc!